Ruszamy o świcie z Caracas w kierunku lotniska Maiquetía, skąd mamy polecieć do jednego z najpiękniejszych w Wenezueli i na świecie miejsc, do Parku Narodowego Canaima z najwyższym na naszej planecie wodospadem Salto Ángel. Jesteśmy ultra zmieleni, spaliśmy chyba z 2 godziny, bo musiałem coś poprawić w filmie i zrobić render jeszcze w nocy, plus impreza się skończyła około 12. No ale w każdym razie jesteśmy w samolocie, który leci do Canaimy. Jest to duży samolot, ja wcześniej leciałem awionetką. No i tutaj są obcokrajowcy, co jest dla nas ciekawe, bo prawie nigdy ich w Wenezueli nie widzieliśmy. Samolot wzbija się w niebo, a my widzimy z jednej strony Morze Karaibskie, z drugiej pasmo gór ciągnących się u wybrzeża Wenezueli. Zaledwie w ciągu godziny dostajemy się do południowo-wschodniej części państwa, niedaleko granicy z Brazylią. To właśnie tutaj znajduje się Park Narodowy Canaima i wieś o tej samej nazwie, do której można dotrzeć tylko drogą lotniczą. Gracias, hasta luego. To jest grupa, która teraz będzie stąd wylatywać. Znacznie więcej ludzi niż w 2017, a to my czekamy na check-in. Zobaczcie, tutaj jest napisane Canaima, to jest w języku lokalnym tutaj, Canaima właśnie. Jesteśmy na miejscu. Hola, bienvenido okay. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. El campamento de la selva y del mundo mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo ese viaje, ese vuelo? Estuvo increíble. Sí, dormimos 2 horas, pero el viaje fue increíble. Ah, dormieron 2 horas y se despertaron sí. Aquí. Hoy llegamos sí. A Canaima. Vamos a celebrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Arriba su copa que llegaron a Guacamole. Salud. Tutaj macie guacamole, czyli papugę, a to jest loro. I napisałem po polsku teraz, jak się nazywa. Ale wielkie są te guacamaje. Ogromne, naprawdę. I przepiękne. ¿Viste guacamaya stand de cerca? Llegan... Nunca en mi vida. Pero en Caracas llegan en el balcón a veces, ¿sí? Sí, sí, pero nunca están en el balcón, ¿sabes? Como que tienes que tener mucha suerte. Así. O darles comida. Exacto. Ten wyjazd nie może się odbyć bez szamana Muerte, lokalnego celebryty i maskotki Waku Lodge, którego spotkałem w 2017 roku podczas poprzedniej wizyty w Canaimie, kiedy to jeszcze nie znałem hiszpańskiego. Byłem ciekaw, czy mnie pamięta. Hola, un placer. Hola, ¿cómo estás? El placer es mío. To jest polako, pero ha crecido mucho. Ahora habla más huevona en español que en polaco. ¿En serio? ¿Pero usted me recuerda de 2017? ¿En sí. Serio? Wow. Usted parece más joven que antes. Yo sí. Sé que yo no, así que no tiene pero que la decir. La barriga más grande. No, más chico. Más joven, más joven. ¿Cómo están? ¿Fino? ¿Bien? Muy bien, muy gracias bien. Gracias por venir, ¿oyeron? Los muchas tengo gracias. En mi cabeza, en mi corazón, en los cachos, en las plumas, en los colmillos. Este colmillo de polaco, ¿eh? Que fue el último polaco que se metió conmigo. Okay. Los demás son de ruso. Taki widok to jest coś, co? Już teraz widzę, że jest bardzo, bardzo dużo wody, także myślę, że będzie dzisiaj ciekawie, bo dzisiaj idziemy do Salto El Sapo na drugą stronę i to będzie kosmos. Zobaczycie zresztą. Jest Starlink tutaj, także jest necik dzięki temu, a tam są domki. One tu normalnie żyją wśród ludzi, te małpy. I trzeba uważać, bo mogą zakosić jakąś bransoletkę czy biżuterię. I'm not sure I want... Okej. Okay. Siema, ups. Mamy tu kawałek National Geographic, dlatego że małpa je motyla. A druga chce jej zakosić. To jest sarna malutka. Pero ellos viven aquí naturalmente? Como... Jak to jest możliwe w ogóle, że tu są sarny? ¿Qué es eso? Esto es una hamaca. Esto es súper tradicional de Venezuela. Esto está en todos los pueblitos. Todos los abuelos, los tíos, los papás aman esto. Para acostarse, leer el periódico, leer un libro, dormir, roncar, para todo. Nasz pokój jest dosyć duży. Łazienka, elegancko, czyściutko. Zupa krem z selera z parmezanem. I tutaj ciekawostka, taki jakby sos z termitów. Ostro, słodki podobno. Jemy sobie, jemy i nagle ktoś nas odwiedził. Hola. Hola. Va a robar algo. Te estoy viendo que quieres robarte las cosas acá. Hay que respetar. A do popicia naturalne soki i przepyszne kasawe. Igna mówi, że najlepsze jakie jadła w życiu. Jest dużo jedzenia do wyboru, także dla każdego coś dobrego. Igna skromnie, a ja postanowiłem spróbować wszystkiego po trochu. Pojawiło się jeszcze jedno zwierzę. Co działa, Majka? Majka! Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, to nie tylko multum współżyjących z ludźmi zwierząt, ale przede wszystkim woda. Dużo wody, która tworzy to, co najpiękniejsze w Canaimie – wodospady. Kilka z nich znajduje się tuż obok wsi i już pierwszego dnia po posiłku ruszamy na łodziach w ich kierunku.
Moja jedyna poprzednia wizyta w Kanajmie odbyła się w środku pory deszczowej, ale i teraz, przed porą suchą, ilość wody wydaje się być wystarczająca, by było ciekawie. Przypłynęliśmy łodzią i idziemy dalej. Okej. Nie tylko fauna, ale i flora tutaj jest taka, której nie znam. Rozpadało się nam, ale nie poddajemy się. Igna dumnie reprezentuje Polskę. No i jesteśmy, drodzy Państwo, spójrzcie. Punktem kulminacyjnym wycieczki jest chodzenie pod wodospadem tuż przy spadającej z ogromną prędkością wodzie. Pozwala to z bliska poczuć siłę natury i uwierzcie, że ciarki są niemal gwarantowane. El agua está caliente para un río. 24 grados? Sí. Dziwnie jest iść taką wodą, gdzie nie wiesz, co jest pod spodem, bo nie za bardzo widać. Czuję jakieś takie trawki, gałęzie i tak dalej. Średnio przyjemne, przyznam. Spójrzcie na tę mrówkę. Na jej rozmiar. Już słychać wodospad. Słuchaj wskazówek przewodnika, bo droga może być śliska. Salto El Sapo, czyli wodospad Żaba, daje różne wrażenia zależnie od pory roku. W porze suchej woda płynie wąskim strumyczkiem i można się kąpać u podnóża wodospadu. W porze deszczowej ilość spadającej wody bywa tak duża, że niektóre trasy pod wodospadem są zamknięte dla turystów. Idziemy na busaka w samych skarpetkach ścieżką w górę wodospadu i tam okazuje się, że jego część jest całkiem sucha. Zrozumiałem dlaczego, mimo że było całkiem fajnie, nie odczuwałem pełni wrażeń obcowania z potęgą natury. Gdy ilość wody jest naprawdę duża, momentami czujesz, że tracisz kontrolę nad rozwojem sytuacji i ekscytacja miesza się z przerażeniem. Tego tym razem nie było. Szaman powiedział, że zabierze nas w takie miejsce. Wow, qué viento! Ta część wodospadu naprawdę zapierała dech w piersiach i byliśmy w pełni szczęśliwi, gdy nagle szaman powiedział, że zna lepsze miejsce, ale żeby tam dojść, musimy złapać się za ręce i iść tuż przy ścianie, bo prąd wody jest silny. W tym momencie Igna postanowiła się wycofać. Idziemy więc we trzech półką skalną tuż obok pieniącej się wody i po niecałej minucie docieramy do jednego z najbardziej magicznych miejsc, jakie widziałem w życiu. Jak powiedziałem wam, że Salto El Sapo było trochę słabsze w tym roku, to rozwaliło system całkowicie. ¿Por qué muerte? ¿Por qué muerte? En el año 84 estuve en accidente y me maté. Me maté y regresé otra vez, pues, para estar aquí con ustedes, para esta entrevista. ¿Y eso le cambió a usted? Sí, me cambió porque era demasiado tímido
y de esa vez para acá no ha parado de hablar. ¿Cuántos años ya vives aquí en Canaima? Tengo 30 y pico de años aquí viviendo. Esta zona indígena, Pemona, Camaracoto, Taurepan y Arecuna, hay una población de 80 comunidades indígenas pemones entrando a la montaña amazónica venezolana. Por allá, no tengo el conteo, pero hay 28 razas indígenas. Tú aquí, en esta de la Gran Sabana, tú te paras una hora aquí y te llegan 50 mosquitos. Tú te paras una hora en la montaña amazónica venezolana y tienes más de 5.000 ojos mirándote, entre insectos y indios salvajes con ganas de comerte. ¿Hay comunidades indígenas en Venezuela como en Brasil que no tienen contacto con civilización? Creo que no. Mira, han pasado que hayan contacto con la civilización, pero ellos huyen. No quieren nada de contacto y están más retirados. Están pegados en toda esa cordillera entre Brasil y Colombia pegados. Toda esa montaña amazónica que no quieren contacto, nada, porque no quieren trabajar, nada, quieren estar libres. Quieren vivir como siempre vivían, como simplemente. Como siempre vivían y no quieren que nadie los ladille en eso de trabajo, que mira que tienes que ir a trabajar, de eso, nada. Para eso ellos se mantienen hechos. No es el miedo del contacto con los otros humanos, porque entonces lo ven que carga una cámara, que carga un teléfono, y entonces los muchachitos quieren también, entonces tienen que salir a trabajar. Ellos es lo que eviten eso. ¿Pero usan dinero? No. No tiene dinero. Todo trek. En este río Carrao estamos tranquilos aquí. El peligro aquí somos nosotros, la corriente del río, una roca, un tronco de madera. Pero en los otros ríos amazónicos tiene que tener mucho cuidado, porque si hace pipí, hay el pescadito que se sube por el lorín, hay las anguilas de electricidad, que hay tres razas de anguilas de electricidad. Ahí el negro, está el rojo y está uno que es morado, que de un solo golpe, después que el agua pasa de la rodilla para abajo, te mata la fuerte de la velocidad. Hay mantas, rayas de río que son grandes, que te clavan la puya y el dolor es muy fuerte. Hay 8 razas de pirañas, que unas son más bravas que otras, pero cuando hay sangre, todas son bravas. Y también hay caimancito, anaconda. También hay hormigas, esas que pican súper fuerte. Bullet ants se llaman en inglés. Sí. Hay una hormiga aquí muy grande en Venezuela, que mide como esto, así de este tamaño, que se llama la 24 horas. Que si eres alérgico te puede matar. Y hay una hormiga que pica 12 horas de dolor, otra 6, y hay otra hormiga que es la que se usa para los dolores en los huesos, que los indígenas la agarran, 6, 8 hormigas, y te lo colocan, o 20 hormigas, hacen un peine de hormigas, y te lo colocan donde está el dolor se desaparece y queda el dolor de la hormiga. Jest wieczór i chodźcie zobaczyć, jak wygląda otoczenie. Mnóstwo tu jest takich lampionów, jest klimatycznie. Taki teraz do posiedzenia sobie. Tylko jest tu trochę mniej światła, żeby jeść. Zamówiliśmy sobie prosecco na dobry wieczór. To prosecco nie jest wliczone niestety, ale pełny talerz jedzenia jest wliczony, szwedzki stół, tak jak przy śniadaniu. Zastanawialiśmy się, dlaczego w tej kolacyjnej części nie ma muzyki żadnej. No i w sumie tutaj jest muzyka w postaci tych wodospadów, które są kilkaset metrów stąd. A tak słychać to spod naszego domku. Śniadanie podane do stołu. Zobaczcie, w jakich okolicznościach przyrody, z takim widokiem. Kolejny ptak, nazywa się grudzia, przetłumaczę teraz po polsku, jak brzmi. Myje się właśnie. Przy recepcji. I małpka. Co ty, świeczkę wsuwasz? Świeczkę wsuwała. Aj, coś się stało z małpką. Przed chwilą dowiedziałem się od pani, która tutaj zarządza tym miejscem, że ta małpka została porażona prądem. Jej historia jest taka, że najpierw, bo tutaj oni bardzo kochają zwierzęta, więc najpierw ją znaleźli gdzieś, gdzie ludzie ją trzymali na łańcuchu, dostawała narkotyki i tak dalej. Później pojechali tam, odkupili ją i później ona sobie tutaj biegała, ale bała się ludzi, więc biegała gdzieś w dziwnych miejscach i została porażona prądem niestety. Musieli jej amputować łapkę, a ja, słuchajcie, jestem w kapeluszu, przygotowany do trasy, dlatego że mimo, że teraz są tutaj chmury, no to jednak później może się troszeczkę tego słońca więcej pojawić i nawet przez chmury przecież słońce przechodzi. No i trzeba być przygotowany, zwłaszcza jak się tych włosów za dużo na głowie nie ma. A tu są papugi. To, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o zwierzęta, to jest chyba najbardziej magiczne miejsce, w jakim byłem, jeżeli chodzi o kontakt ze zwierzętami. Tyle tu jest różnych dziwnych zwierząt, których nigdy wcześniej nie widziałem. Kiedyś, jak to byłem, to był tylko tukan, małp nie było. Teraz po 6 latach to tu jest zwierzyniec po prostu. Cudowne miejsce. Widać, że kochają przyrodę i naszą planetę. Nieboszczyk wprowadza ludzi. No i jesteśmy już prawie gotowi. Ciao, Polako! Jemy! Hasta la vista, baby! Gdybyśmy popłynęli w tamtym kierunku, to tam wodospad spada właśnie to, co widzieliście wcześniej, gdzie chodziliśmy. No a my płyniemy w górę rzeki, do największego wodospadu na świecie, Salto Angel. Za parę godzin tam dotrzemy.
Płyniemy w górę rzeki Carrao w kierunku Salto Angel i ta podróż, która trwała kiedyś 2 dni, zajmie nam około 5 godzin. Dzięki nowoczesnym i wydajnym silnikom dziś organizuje się także jednodniowe wycieczki do podnóża wodospadu bez noclegu. Wypływa się ze wsi Canaima o świcie, a wraca o zmierzchu. Dopłynęliśmy i musimy zostawić tutaj łodzie, dlatego że tam jest dosyć niebezpieczne miejsce, jest dużo kamieni i tylko sam kierowca łodzi z tą łodzią przepływa, a pasażerowie idą. W sumie jesteśmy tutaj w 3 łodzie. W 2017 roku byliśmy tutaj tylko 1 łodzią, teraz są 3, ale w przeciwieństwie do tego, jak wtedy byłem przygotowany, wtedy to była amatorka, teraz jest profeska. Dostałem kapelusik, jest długi rękaw, są buty odpowiednie do chodzenia, także zauważyłem, że z wiekiem jednak się rozwijam. Co by nie było. No i myślę, że materiał będzie też trochę lepiej zmontowany. Jakość to będzie lepsza ze względu na to, że są nowe kamery. Mam drona, którym mam nadzieję, że uda się polatać koło najwyższego wodospadu na świecie. Jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie stąd, lokalni, z rdzennej ludności sprzedają pamiątki, czego też kiedyś nie było. To jest typowy dla nich budynek, takie mają domy. To jest palma, która nazywa się Morricze. Tam rośnie taka jedna. Niestety powiedziano nam, żebyśmy nie wzięli w ogóle kasy, więc raczej nic nie kupimy. Choć może pożyczymy od kogoś. Ja zastanawiam się, jak to jest właśnie żyć bez samochodów i bez stresu. Idziemy sobie przez tę wioskę i tutaj zobaczcie, prawdopodobnie jest zbiornik na wodę z pompą na dole. Tutaj są ludzie, też nikogo nie było kiedyś, jak byłem. Dużo się zaczyna tutaj dziać, fajnie. Zobaczcie, tutaj właśnie widać, jak budują taki dach. Jest increíble que el agua no pasa por eso, no? Esta es la forma típica de hacer una casa con este tipo de palma o material. Fíjate lo que hace el joven. Mide la palma. Ajá, la pica y el tamaño la va poniendo en la pila. Después se va agarrando 3 o 2 y el artesano, el constructor, lo va cuadrando y la va amarrando con liana. ¿Y la lluvia no pasa? No, mientras que una churuata tenga mayor caída o más, a mayor altura, la caída es más rápida. Mientras más abierto sea el techo, ya el agua se estanca y pudre la palma. Una casa de esta puede durar más de 10 años, 15, 10 a 15 años, dependiendo cómo se haga. Para hacer las casas, las palmas, el material tiene que ser cortado dentro del tiempo específico en lunas, para evitar de que esa planta no sea frágil o no se pudra tan rápido. Si lo cortas fuera del proceso, el material no es bueno. Odpalam drona i lecę w górę zobaczyć z lepszej perspektywy otaczające nas widoki. Widzę porywistą w tym miejscu rzekę Carrao, której ten odcinek łodzie muszą pokonać bez pasażerów, właśnie ze względu na silny nurt i dużą ilość kamieni. Idziemy niewielką równiną, a w tle widać cel naszej podróży. To Tepuy, wysokie góry stołowe, z których największa, a Ollantepuy to gigantyczny płaskowyż o powierzchni 650 km2 i 2,5 tysiąca metrów wysokości nad poziomem morza. To właśnie ze ściany tego Tepuy spadają wody wodospadu Salto Angel. Está aquí con nosotros, señor Gonzalo. Sí. Hola. Usted vive aquí cerca, ¿sí? Sí, cerca. Y quería preguntarle cómo, porque nosotros estamos pensando, como somos gente de la ciudad, ajá, que sería increíble vivir sin estrés de los carros, de las calles y todo. Ajá. ¿Cómo es vivir aquí? ¿Es tranquilo? Tranquilo, silencio. Silencio, bueno, espectáculo, pero no hay ruido aquí, de acá, solamente los pájaros y cantan en la mañana, tucanes, este monkey. Guacamayo, aquí mismo. ¿Y de animales peligrosos que hay por aquí? Tigre, pero también no está en el camino porque son viven por el lejos. Ah, personas, pues, ellos son las más vivas que este venado, lapas, báquiros, chácharos. Lo bueno de vivir aquí es que se vive súper cerca de la naturaleza y con el ritmo de la naturaleza, ¿sí? Sí, sí. Pero a veces también yo creo que a mí me gustaría tener un poco de civilización. Por ejemplo, ir a hospital. Ajá. ¿Dónde queda el más cercano? En Canaima. Ahí no hay como los médicos especialistas. Si tan grave alguna persona, salen para afuera. Puerto Ordaz. Puerto Ordaz, o Ciudad Bolívar. Zobaczcie, termity. Termity, które jedliśmy wczoraj, inne jedliśmy. W każdym razie pan tutaj poskrobał i wyszły termity. Pan powiedział, że te termity jedzą mrówkojady i że są niebezpieczne dla ludzi, dlatego że mają długie pazury, no i mogą podrapać, jak się człowiek zbliży. Mrówkojady, jeszcze nie widziałem mrówkojada, ale tu wszystko jest możliwe. Nawet bawoły tu mają podobno. Zobaczcie, kolejny kopiec termitów. Ktoś tu chyba położył kamienie na górę. Tam daleko jest dom tego pana, z którym rozmawiamy. Usted vive con el día o usa electricidad? ¿Cómo es? ¿Cuándo usted duerme? No, nada de eso. Solamente utilizamos velas. Entonces se vive más con el día. El día se despierta y
Usted también se despierta con el día. Más saludable. Sí. ¿Y me puede decir cuál es la perspectiva que usted tiene de vida? ¿Cuál es su lema de vida? ¿Cómo usted ve la vida? Bueno, bien, bien. ¿Se queja de algo? Bueno, solamente a veces me queja por la parte de la comida, porque a veces me provoca la comida de allá. ¿De Canaima? De Canaima. Ah. Cansado de comer en mi comida, pero ¿cómo voy a conseguir de la comida otra cosa? Porque ustedes comen más que todo casabe. Sí, casabe. Eso es lo único pan de nosotros. Con ají, si no hay carne. Pero si hay carne, y más bien por 3 días de comida. Pero si se acaba, no hay. Sí. ¡Gonzalo! Buenos días. ¡Gonzalo! Te conseguiste al que sembró los morichales. Señor okay, Gonzalo, okay. Un placer enorme conocerlo. Okay. Un placer grande. Feliz viaje. Muchas gracias. Okay. Yo no sabía que es por el río. Pan Gonzalo płynie do siebie do domu, swoją łodzią. No i dobra, dopłynęliśmy do miejsca, gdzie będziemy sobie pływać. Igna, quiere decir algo sobre las diferencias culturales aquí? No estaba preparada para tener unos testículos adelante de mí. Había un señor extranjero que se estaba cambiando enfrente. Sí. Estaba aquí, había niños, niñas, adultos, señores, señoras, señores. Saco los shorts i muestro sus bolas. Kansistam en 4 en mi cara. Dlatego ważne jest, żebyśmy się dowiedzieli, co wypada, a co nie wypada, w jakim miejscu. Powiem wam tak, jest zimna, jest rzeźka. Pozo de la Felicidad to po polsku studnia szczęścia i legenda głosi, że kto się tu wykąpie, do końca życia będzie szczęśliwy, co jest oczywiście wierutną bzdurą, ale głupio by było się nie wykąpać, więc korzystamy z okazji. Po chwili po raz drugi odpalam drona i lecę obejrzeć to miejsce z góry oraz rozejrzeć się trochę po okolicy. Wydaje się, że jesteśmy blisko góry, zaczynam więc lecieć w jej kierunku. Po paru minutach rozumiem, że w górach trochę inaczej odbiera się odległości i misja dotarcia do tego wzniesienia jest skazana na porażkę. Jest po prostu poza zasięgiem mojego drona. Ruszamy dalej w górę rzeki, teraz już w towarzystwie przepięknych tepui, z których zboczy wypływają wodospady płynące kilkusetmetrowymi strumieniami w przepaść. Nazywam to miejsce awatarem, zaadaptowałem tę nazwę na określenie widoków nie z tej planety. To, co przez cały czas widzicie, to właśnie Audian Tepui, największa z gór Canaima, będąca odrębnym światem dla wielu endemicznych gatunków zwierząt i roślin. Przypłynęliśmy na lunch i z tyłu już widać to ogromne, to znaczy ogromne. Wysokie wodospady z innego świata zupełnie. Poleciałbym tam dronem, ale jak chciałem polecieć dronem wcześniej, to się okazało, że to jest tak daleko. To tylko wygląda, że jest blisko, ale to może być 10 km, zatem nie do zrobienia, ale wygląda to kosmicznie, zobaczcie. A Salto Angel, najwyższy wodospad świata, jest jeszcze 2 godziny drogi w tamtą stronę. Zobaczcie, jakie to są ciekawe budynki, murowane w środku. A słyszę gdzieś tam w tle helikopter, można sobie polecieć nad Salto Angel. Dąde? O! ¿Tú ves esa araña, Igna? La veo perfectamente, tiene los ojos inmensos. Tiene como 7 centímetros. Mniej więcej gdzieś taki jest ten pająk. Dobre 7 centímetros. Oczywiście z łapami, nie? Estoy aquí reunido porque mi amigo de Polonia es idéntico a Juan Pablo II. Pensé que era su hijo, pero papa es papa. Nieto. Puede ser nieto. Puede ser nieto. Gracias. Czyli Jan Paweł II, Pudzian i ja jesteśmy podobni. Po krótkim lunchu ruszamy dalej, a tam bez przerwy leci woda. Między kamieniami będziemy teraz przepływać. Patrzcie na kamienie.
No tutaj ciekawe jest przejście, nie powiem. Muszą ci panowie wiedzieć, co robią. No trochę wody się wlało do środka, ale co zrobić? Chyba sobie tutaj teraz popływamy, na to wygląda. A ktoś będzie chyba skakał. Nie jesteśmy już na zewnątrz. Tak to wygląda. El color del agua se debe a los minerales y a la cantidad de tanino que aporta la vegetación al contacto con el agua. ¿No? Esta agua se puede tomar tranquilamente. No tiene ningún problema. La gente local, indígena aquí, toma esta agua. Esta agua no tiene ningún tipo de contaminación. Es agua, bueno, esta agua es el Salto Ángel. Te kamienie, które mijaliśmy i te, one są podobno częścią tych tepui. Właśnie spadły stamtąd kiedyś i dotarły tutaj. Spójrzcie na ten prąd, jaki jest duży. Idziemy sobie dżunglą, można powiedzieć, do miejsca, gdzie będzie widok. Ja sobie tu chodzę na luzaku, a obok zaraz ormigi wielkości palca, czyli mrówki. Tak to wygląda. Zobaczcie, jakie liście. Oprócz nich oczywiście różne dziwne komary i różne dziwne muchy latały. Dżungla. Pachną ślicznie. Może powiem wam, jaki jest plan. Otóż plan jest taki, że za godzinę o 17.30 włączą prąd. Wtedy podłączę swoje baterie, które będą się ładować. I za 4 godziny o 21.30 wyłączą prąd i pójdziemy spać. A jutro wstajemy prawdopodobnie jakoś 7 rano, śniadanie i idziemy do wodospadu, którego nie słychać. Ten szum to nie jest wodospad, Salto Ángel. To jest po prostu rzeka, przy której jesteśmy. A, zapomniałem wam powiedzieć, że będziemy spać w hamakach, które już są tam przygotowywane dla nas. To jestem ja, trzymający latarkę do góry. Nade mną niebo gwiaździste, którego nie widać, i tysiące robaczków, które tu przyleciały do światła. Jak to jest możliwe, że żaden z żadnym się nie zderzy, skoro jest ich tak dużo i tak szybko latają? Być może prędkość i czas to pojęcie względne, czyli że dla nich to jest wolno. Na 100%, prawda? Tak jak koliber szybko się bardzo porusza góra-dół i wszystko widzi dla niego w normalnej prędkości. Dla nich to jest normalna prędkość i bez problemu się omijają. Kosmos, ile ich tu jest, kurde. Zobaczcie, jakie zdjęcie Igna zrobiła. Niesamowite. Jestem już w hamaczku, za 5 minut będzie wyłączone światło, bo będzie 21. i 4.30 pobudka, bo się okazało, że idziemy jednak w nocy, żeby zobaczyć wschód słońca mniej więcej koło najwyższego wodospadu na świecie. Jest 4.32, wstaliśmy o 4.15 i ruszamy zaraz, żeby przed wschodem słońca tam dojść. Jest 5 rano i wychodzimy z łodzi po drugiej stronie rzeki. Idziemy małą taką wyschniętą rzeczką, gdzie jest mnóstwo kamieni. To jest jedno z największych drzew tutaj. Z takich drzew właśnie jak te się robi kanoe, czyli te kajaki, takie wielkie łodzie. Jak widzicie, już się robi jasno. Za nami jest jakieś pół godziny dosyć szybkiego treku. Zostało jeszcze ze 20 minut. Ostatnie podejście i zaraz go zobaczymy. Bienvenido! Como grande! Holy shit. El lugar más hermoso de Venezuela, quizás hasta del mundo. Al que Pacupay Bená o Salto Ángel, como lo conocemos. Este grupo que está aquí, lo hemos hecho hoy. Powiem wam jeszcze, że jesteśmy tutaj już teraz, tak wcześnie, dlatego że nadchodzi magiczna godzina, kiedy wschód słońca przywita Salto Ángel. Już u góry widzicie, jak słońce pomału opada. A ja odpalam drona i tam lecę.
Według najnowszych badań, będący ikoną wenezuelskiej turystyki, wodospad Salto Ángel nie jest najwyższym wodospadem na świecie, choć jako taki przyjęło się go powszechnie do tej pory uznawać. Poddaje się w wątpliwość pomiary dokonane w 1949 roku, które jako wysokość wodospadu padają 979 metrów. Prawdopodobnie na świecie istnieją wodospady wyższe niż Salto Ángel, ale to właśnie ten wenezuelski wodospad z pewnością wiedzie prym w jednej bardzo istotnej kategorii. Najwyższy pojedynczy nieprzerwany spadek wody wynoszący tu aż 807 metrów. Podczas gdy najwyższe na świecie wodospady składają się z kilku kaskad wodnych, Salto Ángel może się szczycić ponad 800-metrowym, niczym niezakłóconym spadkiem wody i właśnie to czyni ten wodospad miejscem ikonicznym na turystycznej mapie świata. Samo Auyantepui, z którego wypływa wodospad, to jedna z najstarszych formacji skalnych naszej planety. Jego wiek, podobnie jak wiek innych tepui, ocenia się na około 2 miliardy lat. Salto Ángel zostało tak nazwane na cześć amerykańskiego lotnika Jimmy'ego Angela, który przelatywał obok wodospadu małym samolotem w 1933 roku ubiegłego stulecia w poszukiwaniu złota. Wrócił tu 4 lata później, by dokonać próby wylądowania na górze Tepui, co się powiodło, ale ponowne wystartowanie nie było już możliwe. Angel i jego towarzysze zeszli z Tepui stosunkowo płaskim drugim zboczem i po 11 dniach dotarli do pierwszych wsi. Samolot pozostał na górze przez 33 lata. Este mirador lo hizo el explorador Alejandro Laime, quien también midió la cascada en el año 1949. Laime también tenía la primera foto del Salto Ángel, que era una foto más pequeña que esta, se la mostró a una amiga periodista y la pusieron en el periódico. Pero como era tan muy pequeña la foto y era en blanco y negro, la foto salió del Salto Ángel al revés. Salió así. No se veía nada, sí o sí, la calidad era muy mala. Estaba nublado arriba, entonces como no se veía, la colocaron al revés. Entonces salió en el periódico, la cascada más alta del planeta, al revés. Caminó muchísimo, caminó más de 10 años allá arriba, buscando el avión. Jimmy en el año 37 aterrizó en una avioneta o un avión flamingo con 4 personas más, muy cerca de la cascada. Luego no pudo despegar el avión, tuvo que dejarlo ahí y caminar 11 días hasta el otro lado, bajar, luego se fue a Caracas, donde vino a buscar otro avión. El avión quedó 33 años allá arriba. To jestem ja i stoję sobie przed najwyższym wodospadem na świecie i to jest kosmos. Cały czas mamy jeszcze tęczę. Coś pięknego, ej. A zaraz idziemy tam popływać. My idziemy tutaj, a szło się kiedyś tutaj i podchodziło się pod samą ścianę wodospadu, ale jakiś idiota tam napisał kocham Anię czy coś w tym stylu, wydrapał w tej ścianie po prostu i od tej pory jest zakazane chodzenie. No, kwestia statystyki, że w końcu się musiał trafić idiota tego typu w społeczeństwie, że zniszczył jedną z najstarszych ścian na świecie. Schodzimy na dół pod wodospad. Zobaczcie, jaki jest wiatr. A u góry wodospad. Está muy fresca, pero no tan fresca como era mal polaco en verano. No sé cuántos grados tiene, vamos a medir. Agarra una de las piedras y baja tu cuerpo luego. Ja preferuję metodę szybkiego wskoczenia i na woli się ochłodzić, zanim wejdzie do wody. Wszędzie tu pod nami są kamienie, niżej, wyżej. ¿20 grados? 20 grados. Oh. Ahora entiendo por qué nadie se mete allá. No, me lleva, está fuerte. Dame la mano. No, estoy bien, pero me lleva. Thank you.
Idziemy sobie lasem, który ma około 800 milionów lat i to jest 800 milionów lat, przez które liście spadają. Jako że nie ma tej zimy, no to po prostu cały czas rosną nowe i powstaje wielometrowa pokrywa, taka jaką widzicie tutaj. Są to typowe lasy deszczowe, jest też bardzo tutaj ciemno, słońce za bardzo nie dochodzi. No i pomyślcie sobie, 800 milionów lat bez przerwy procesu takiego selva primaria, czyli pierwotne lasy Ameryki Południowej. Mało u nas jest takich lasów w sumie, bo większość została wycięta i jest sadzona później. Tu estos bosques milenarios, el agua siempre va a ser roja. Por la cantidad de hojas que caen, se va compactando y la humedad la va descomponiendo hasta que cuando hay lluvia, esas hojas tienen un líquido o un color. Ese color va directamente por aquí. Dodam jeszcze tylko na koniec, że występują tutaj tapiry, jaguary, tygrysy też, ale bardzo ciężko te zwierzęta spotkać, dlatego że w związku z obecnością turystów tutaj dużą, helikopter latał wcześniej i tak dalej, unikają ludzi. Spójrzcie na tę roślinkę, jak ona się kamufluje. Wygląda jak mięsożerna roślina, jak te takie z włosami, które się zamykają, jak owad wyląduje, ale nie jest. Po prostu to jest metoda na odstraszenie owadów. Ona nic nie robi i jest przyjemna w dotyku. Mówią na nią włosy kota i faktycznie futerko takie. Natomiast nasz przewodnik, który po raz pierwszy tutaj był w 1984 roku, opowiedział nam, że żyją tutaj pod tym tepui. Hay un grupo de indígena que se llama los Maikoi. Significa más o menos como decir invisible o indígena invisible. Ellos caminan en la selva, no caminan por estos senderos. Nunca nos lo vamos a encontrar y nadie se lo va a encontrar porque su caminata es siempre en la selva, 100 metros dentro de la selva. ¿Y de dónde sabemos que viven aquí? Los vieron hace más de 20 y pico de años atrás. Estaban de cacería y estaban con sus hamacas guindados a 20 metros, esperando que pasara el animal. Y escucharon un ruido que pasaron unas personas en la selva, muy lejos de donde estaban ellos. Cuando escucharon que estaban hablando pemón, un pemón antiguo, se imaginaron ellos que eran ellos. Solamente. Ellos lo han visto. No, otras personas más no lo han podido ni tropezarse ni verlo. La hoja de la cala en proceso de descomposición. I por eso luego el color del agua. Paprocie, czyli jedne z najstarszych roślin na ziemi, na górze, na wodospadzie Salto Angel, dosięgają kilku metrów, nawet do 4 metrów. Tak wyglądają drzewa w środku. Wszystkie mają takie dziury. Żegnamy się z tą częścią i płyniemy do naszego obozowiska. Kawałeczek tylko tutaj. Papa Salto Angel, ładujemy się do łodzi i płyniemy. Żegnamy się z Salto Angel i czerwonymi wodami tutejszych rzek, którymi dopłynięcie w okolice wodospadu jest możliwe tylko w porze deszczowej od maja do listopada. W porze suchej obozowisko pod Angel Falls jest nieczynne. Dzień dobry moi drodzy państwo, jest 6:30 rano i chodźmy zerknąć na wschód słońca. Nie jesteśmy rannymi ptaszkami z igną, ale tutaj wstajemy codziennie wcześnie. A dzisiaj przyczyną naszego wczesnego wstawania jest to, że polecimy zaraz helikopterem i to jest coś, czego nigdy nie robiłem. Na śniadanie mamy takie chlebki z serem, empanady, to jest jajko chyba, kiełbasy, słynne wenezuelskie arepy i kanapki z jajkiem benedyktyńskim. To jest ryba, tak w ogóle nie jajko, więc ja tego nie wziąłem, ale Igna wzięła sobie oczywiście arepę po wenezuelsku z taką rybą i serem żółtym. No a mój zestaw wygląda tak, a widok wygląda tak. Patrzcie na ziomka. Siema. Żona mnie zmusiła jednak, żebym spróbował tej ryby. Cason się to nazywa, jest to podobno tradycyjne wenezuelskie śniadanie i jest smaczne, no i je się to z arepą. Spróbowałem na razie samej ryby. Dobra. Idziemy sobie pustym lotniskiem w Kanajmie. Jak nie ma lotów, to nie ma nikogo. I lecimy jednym z tych helikopterów tam. Tuż obok helikopterów piesek się wyleguje. Su vuelo sale más tarde, me dijo. Está esperando. Ja wchodzę z przodu. No wiecie, mi chodzi o to, że tutaj jak silnik się wyłączy, to nie jest jak samolot, że on sobie pomalutko później wyląduje. Tylko, że jak się silnik wyłączy, no to już po prostu spadasz. Ale nie rozkminiajmy, siedzę tuż obok pilota, z przodu, żebym mógł nagrywać. Z tyłu są jeszcze trzy więcej osoby. No i lecimy za chwilkę.
ciągu kilku, może kilkunastu minut docieramy z Canaima do Auyantepui, której ogromną powierzchnię możemy podziwiać z góry. Z tej perspektywy wygląda to jak zwykły las, którym idąc można się nagle znaleźć nad kilometrową przepaścią. Staramy się wylądować przy Salto Angel, ale chmury nam na to nie pozwalają, pozostaje więc podziwiać wodospad z przodu. Następnie lecimy zobaczyć kilka innych wodospadów, widocznych tylko z helikoptera, do których nie prowadzą żadne ścieżki ani punkty widokowe. Kolejny etap naszej podróży to znowu sceneria jak zupełnie z innego świata, ale tym razem uda się wylądować, bo nie ma tu chmur. Będziemy mogli obejrzeć to z bliska. Es como salir del planeta y entrar a otro planeta totalmente. Es otro mundo aquí, totalmente. Es otro mundo. Todavía estoy como temblando. Todavía estoy temblando. Yo también. Zapytałem pilota i wytłumaczył mi, że nie wyłącza się silnika na tak krótko, bo wtedy jest kolejny cykl odpalenia silnika. No i jakby nie daj Boże nie chciał zapalić czy coś, no to byłby problem, prawda? A tak jest włączony, sobie działa na niskich obrotach i polecimy dalej za 10-15 minut. Zobaczcie jaka głęboka jest tutaj woda, to jest takie jacuzzi, gdzie można popływać. No kosmos to się tutaj dzieje, to jest jakaś kosmiczna w ogóle historia, jak to wygląda. Magiczne miejsce. Patrzcie na to, co to w ogóle jest. ¿Qué puedes decir sobre tu país y su naturaleza? Me siento un poco triste y feliz a la vez por no conocerlo antes, porque muchas veces mis amigos iban a Canaima y yo decía, no. No me gustan los insectos, no me gustaba antes la naturaleza como tal, pero gracias después de vivir en Filipinas, aprendí a quererla, a amarla y a respetarla más. Y no tengo palabras de estar aquí, esto es increíble. ¿Ustedes me pueden explicar, por favor, por qué hay un hueco ahí en el medio? Porque esto está tan perfectamente hecho. Es increíble. ¿Y cuándo pasó eso? Bueno, cuándo más o menos sí se sabe, pero ¿cómo? Sabemos dónde y cuándo, pero ¿cómo? ¿Y pero verlo? ¿Cómo? Wow. ¿Por qué? Tú pones sobie rzeczka. I woda ma podobną temperaturę jak ta rzeka, w której się kąpaliśmy. Nie ma dużej różnicy. I jaki tam poco hace tanto frío? Si aunque estamos arriba, como 5 grados menos o algo? Sí, un poco. Todavía sigue siendo tropical. Jeżeli jesteśmy z kilometr wyżej, no to co 100 metrów pół stopnia spada temperatura, więc może być 5 stopni mniej. To możliwe. Estamos aquí con una familia venezolana y por favor, si pueden decirme cómo está su país sobre la naturaleza. Bella. Bellísima. Es un lugar mágico, 100% recomendable. Lo van a disfrutar, no hay otra cosa como esta. Bienvenido, por aquí lo vamos a esperar a todos para que vengan a hacer turismo. Thank you.
siema, ziomeczku, co tam? Está en shock. Los colores, increíble. Mírame cómo puso para la cámara. Ta papuga za mną nie przepada. Cuidado porque te va a picar. Dziabnęła mnie wcześniej, ale nie nagrałem tego. O tak mnie dziabnęła właśnie. Tiene sus humorcitos ahí de mañana. Zobaczcie. Ahorita está molesta, ¿ok? Notas el enrojecimiento en sus pómulos, en su carita, ¿sí? Eso es dos cosas. O está muy feliz o está un poquito angry. Hay emociones. Sí, hay emociones. ¿Y qué comen ellas en la naturaleza? Semillas que consiguen los árboles. Vegetarianas. Y frutas también, claro. Veganas. Sí, son veganas. No, no, no. Ya no está molesta. Ah, ya no está molesta. Vamos a intentarlo. Epa, ¿no? Sí. Ay, qué precioso. Hola, ¿cómo estás? No i kolejna część podróży. Będziemy lecieć samolotem, tym, który tutaj widzicie. To jest chyba jakaś Cessna. Po raz trzeci ruszamy w kierunku Salto Ángel, ale tym razem docieramy tam jeszcze szybciej i okazuje się, że okolice wierzchołka wodospadu nie są już zachmurzone. W tym momencie dałoby się tam wylądować helikopterem. My jednak lecimy samolotem, pozostaje nam więc pożegnać się z wodospadem i ruszyć dalej, by po kilku minutach doświadczyć lądowania na najmniejszym pasie startowym w naszym życiu. Docieramy do wsi Kawak, do której nie prowadzi żadna droga łącząca ją z resztą kraju. Jesteśmy dokładnie po drugiej stronie Auyantepui względem Angel Falls, w miejscu, z którego ruszają dwutygodniowe wyprawy na szczyt wodospadu. Niewiarygodne, że ten samolot ma tylko śmigło z przodu i to wszystko, i lecisz. Kurde, jaka to moc musi być. Jesteśmy in the middle of nowhere, ale Starlink jest, necik jest. Po szybkim posiłku ruszamy pieszo w górę rzeki do kanionu i wodospadu, z którego słynie Kawak. Idziemy w towarzystwie przewodnika, który zajmuje się również organizowaniem wypraw do źródła Angel Falls na szczycie Auyantepui. Arturo es un guía, habla perfecto inglés y hace el trekking a la Auyantepui, una montaña muy grande. ¿Dónde queda Salto Ángel? Estamos en el Parque Nacional Canaima, Estado Bolívar. El Auyantepui está cerca de Canaima, Kavak. Y tengo planes en enero 2024, el 18 de enero. Un trekking para llegar al origen del Salto Ángel, el tope del Salto Ángel, caminando. Ida y vuelta serían 13 días. Entonces, si alguien quiere ir, por favor, pues, aquí auto. Está el contacto. Ajá. A la orden. ¿Dónde będziemy iść? Jak to woda wyrzeźbiła z latami, co? Obczajcie. To są mrówki. Dalej idziemy wodą. W górę kanionu. Konio, el polaco! Look at the falling! Look at the falling! Incredible! I tutaj jest taki kanion, zobaczcie. Dobra, teraz trzeba tylko GoPro przetransportować na drugą stronę. Teraz tylko trzeba wejść po tych śliskich kamieniach. Ale to nie koniec, bo idziemy dalej. Tam daleko jest wodospad. I my tam idziemy. Kanion, którym idziemy, jest zwieńczony wodospadem. Staram się tu polatać dronem, ale spadająca woda powoduje mgłę z kropel, mam więc dość ograniczone ruchy. Dopiero w drodze powrotnej do wsi odpalam drona z rzeki i lecę nad wodospad, żeby zobaczyć go z innej perspektywy. Wygląda on po prostu jak rzeka w lesie, która nagle znika. Wracamy do Canaima w deszczu i przeżywamy jedno z najbardziej niezapomnianych lądowań w życiu. To miejsce, gdzie się zatrzymaliśmy, oni mają dwa czy trzy chyba swoje samoloty i helikopter, którym lataliśmy. Przy czym oczywiście no, takie loty są dodatkowo płatne, zarówno samolot, jak i helikopter. No to wszystko się można dowiedzieć, co i jak. Zobaczcie, tu sobie też papuga siedzi na dachu, będziemy zaraz jechać. Hola! Hola! Buenas! Można sobie tutaj jakieś ręcznie robione rzeczy kupić. I wszystko to nie są Chiny, tylko faktycznie tutaj to robią po prostu. Chcieliśmy tutaj u pana kupić trochę magnesów dla patronów, no ale on mówi, że na przykład tych robi dwa dziennie, bo to jest skomplikowana praca. No tych robi trochę więcej i chcieliśmy kupić 100, no ale się nie da na dzisiaj.
Może się uda wysłać później do Caracas, zobaczymy. Este es a base de yuca. Se llama paracari. Por acá. Está en proceso de fermentación, entonces o lo preparamos hoy, entonces no tiene algún efecto. Dame spróbować ignia. Mi amor, cerveza de yuca. Cerveza de yuca. Pruébala, sí. Paracari se llama. Trochę kwaśne mleko. Świeże, jeszcze mało sfermentowane, więc jeszcze nie za bardzo jest alkohol, ale podobno ma się pojawić z czasem. A to jest kaciri, to też jest alkohol i też jest z manioku i to też spróbuje Igna. Jest ich tu? Eso es kaciri, eso es la cerveza, el otro era ron. Okay. Igna jest bardzo wybredna, jeżeli chodzi o smaki. No, jest to specyficzne, ma taki nawet trochę mięsny smak, ciekawe. To tu jest zupa, ale ja za rybymi głowami nie przepadam, więc nie spróbuję. A to są termity. Sí, se me mojaron los ojos un poco. Precioso. Increíble. Nuestra cultura, nuestras creencias y tradiciones. De cómo el canto... Polacos, los espero aquí en Canaima y Yeme. Debo tener mucha artesanía aquí para venderla, polaco. Więc jeżeli będziecie chcieli wspomóc tutaj lokalną społeczność, no to kupujcie rzeczy, dlatego że oni sami je robią. I my właśnie kupujemy od pani te wszystkie magnesy, które podarujemy patronom. Jestem chyba na drugim najmniejszym lotnisku, na jakim byłem. Opuszczamy za chwilę Canaima. Niesamowite miejsce, naprawdę magiczne. I też lubiane przez Polaków. Co prawda Polacy tutaj przyjeżdżali głównie tak mniej więcej z 2017-18 roku, kiedy właśnie moje filmy zaczęły wychodzić. Po prostu nie było zbyt bezpiecznie. W każdym razie teraz Polacy znowu wracają, a jest to też związane z tym, że niedługo startuje lot bezpośredni do Margerity z Warszawy i z Margerity oni organizują wycieczki do Canaimy. Jeżeli byście byli zainteresowani ogólnie odwiedzeniem Canaimy, to jest to dosyć proste. Wystarczy pojechać na tę wycieczkę do Margerity i stamtąd tutaj są organizowane takie wycieczki. Albo jednodniowe, albo na dwa, albo na trzy dni i zobaczycie Salto Angel. Czy to z helikoptera, czy to z samolotu, lub możecie też popłynąć na górę. Są też jednodniowe wycieczki, w sensie płyniecie w górę rzeki pod Salto Angel i wracacie tego samego dnia. Zatem Polacy, odwiedzajcie Canaimę, Wenezuelczycy na was czekają. Był to drugi odcinek serii z Wenezueli z 2023 roku. Dziękuję za uwagę i na kolejne zapraszam już niedługo. Miłego dnia.